Zachowujcie się jakoś, bo w kamerze jesteście. Aha. Michał, ze środka. Numer 22 z Góry Siewierskiej. Dziękuję. A dlaczego akurat Wisła? Ile tych zawodów różnych jest? Bo mój mąż, ten, który jechał w Wisłę, przyszedł w Wisły i mnie zaraził. Aha. Wzięcia udziału, a ponieważ liczuje się za bardzo ta siła na 1200, to wybraliśmy ten wariant krótszy. A, czyli na pierwszy raz. Ciągnął cię w to, tak? Ciągnął, tak. Uważasz, że to był dobry pomysł, zły? Czy masz jakieś zdanie w tej chwili? Czy jeszcze po prostu sobie jedziesz na razie? Bo to jest super pomysł. Myślę, że to jedzie. Myślę, że dalej będzie tak samo. Trochę żeśmy pojeździli przez ostatnie lata, dwa, w podobnych warunkach, więc wiem. Ale to wycieczki jakieś, tak? Po naszych okolicach, bo też po Wiślańskiej trasie rowerowej, do Krakowa. Także te warunki mam, nie są mi obce. Okej. Jak ci się trasa do tej pory podoba? No różna. Słucham? Różna, jest ciekawa. Urozmaicona, tak? Urozmaicona, tak. Są ciekawe zjazdy do lasu, gdzie czasami trzeba sprowadzić rowera, bo wypchać, bo jechać się w nocnej zimie. Ale ciekawie jest. Ale to jest... Nie ma monotonii. To jest mniej więcej tak, jak sobie to wyobrażałaś? No bo jakieś wyobrażenia może tam miałeś? No znaczy ja przygotowałam tylko filmów z Wisły. Aha. Jest, mniej więcej wiedziałam, czego to się spodziewać. Czyli mniej więcej wiedziałaś, czego się spodziewać, tak? Tak, tak. To teraz tutaj zawodnicy filmowali. Aha. No i sobie przeglądaliśmy te filmy. Także jestem nastawiona. Widziałam na 13. O, no to na tych filmach to zwykle są te przyjemne rzeczy, nie? To tak... Ale niekoniecznie. Niekoniecznie. Bo te trudności też zawodnicy pokazywali. Okej. Okay. Te piękniejsze zjazdy. Także miałeś jakiś przegląd sytuacji. Miałam przegląd sytuacji. Jedziemy tak. Mamy jakiś swój plan. Dokąd dzisiaj? Do Dobrzynia. Do Dobrzynia, o, okej.
Ale co, już macie nocleg klepnięty, czy tak, jeszcze? Tak, już macie klepnięty. No to macie doping, bo to niektórzy mówią, że najlepiej rano klepnąć nocleg, bo wtedy już się nie można wycofać tak, za bardzo. Dokładnie, to się tak wydaje, tak że teraz już nie ma do zrobienia. Na którą zajdziemy, to zajdziemy, ale... Ale jechać trzeba. Okay. Pogoda jest super jak na taki raj. No teraz jest, znaczy tutaj teraz jest słabiej, wiesz, straszny wiatr był. Wszyscy jest, tu pod wiatrem, zresztą też czujecie pewnie od Warszawy. Mogłoby być z wiatrem, nie? No ale nie ma co narzekać. Ale ty już jechałeś Wisłę podobno. No, w 2020 jechałem Wisłę, żona mu to zazdrościła. Nie będzie się chłopca włóczył, to muszę go pilnować. A, okej. Okay. Nie chciała cię puścić samego. No i dlatego teraz robiliśmy Wisełkę, a jak się uda, to zobaczymy, co będzie dalej. To następnym razem będzie 1200. Rower to jest kupiony w sieci tych wielkopowierzchniowych. Nie, ale solidny, to się chyba nazywało, nie pamiętam mówię. Odżywają wspomnienia z tamtej wyspy, jak jedziesz? Odżywają z tamtej wyspy. Bo to teraz akurat ta jest ta sama, nie? Tak, ten odcinek jest tam sam. Od Warszawy prawie cały czas, tylko że w 2020 nie było zatrudnienia, bo była powódź. A, na ten objazd, tam mieliście tam objazd wtedy, tak. Miasto. Tak, to pamiętam. No, ale czołówka tam się przedzierała przez tą powódź. To tylko potem był komunikat, że jest. Tak. Ja pamiętam, bo ja filmy wtedy tam kręciłem. No właśnie. Akurat. A dzisiaj tam było słuchuteńko. A powiedz mi, co jest takiego fascynującego w ogóle w tej Wiśle? O co tutaj w tym chodzi? O co? Jest kilka rzeczy wspaniałych. Aha. Po pierwsze, pierwszy raz pojechałem, chciałem cię wypróbować. Czyli facet po 50 może takie coś przejechać. Aha. No ale mnie to kręciło, trasa mnie kręciła, atmosfera, ludzie, ojciec, dyrektor. No i potem ta satysfakcja, że jednak przejechałem. Ale jeździłeś jeszcze jakieś inne zawody potem? Czy Wisła 1200 przez przypadek mój szewnie wkręcił. Powiedział mu tak, wejdź sobie na www.wisła 1200 i zobacz, jak pojedziesz, to ci zasponsoruję. O. No, pooglądałem filmiki, mówię, że jadę. Ale na trasie się ze mnie śmieli, bo miałem cztery sakwy. I ciebie pytali, czy cały dobytek znowu wziąłem. A ten się śmieje najlepiej, kto się śmieje ostatni. Tak? Ale powiem tak, że robiłem 175 godzin, aha, ale z tym ciężarem 30 kg to było trudne. Bo wtedy chyba było 200 limitu, nie? Tak, wtedy był limit 200. Aha. Okay. Ale za to odpali się nie martwiłem. Nie, namiot, szkibur ma teraz kuchenkę. A teraz nie? Teraz jedziemy na patery. Właśnie byśmy sobie w Wyszodrodzie przez takiego kolegę zaklepali w Dobrzyni. Okej. Okay. Który kocha Wiślaki. Okej. Okay. I już macie dokąd jechać dzisiaj, tak? Tak. Ale powiedz, co jest takiego magicznego w tej Wiśle? Właśnie, dlaczego akurat Wisła? Tak? O co tu chodzi? No, bo cała masa tych maratonów jest różnych, takich, szmakich, owakich. Wzdłuż rzeki. To jest, prowadzi rzeka. Aha. Trasa bardzo, bardzo zróżnicowana, ale wspaniała. Jak się od Wisły zaczynały, najpierw te góry, później ta Wisła coraz szersza. Aha. No i wreszcie w Gdańsku to już jest prawie morze. Okej, okay. Czyli to, że wzdłuż rzeki. No tak, tak. Rzekę mamy tutaj 20 metrów obok, tylko akurat jej nie widać. No i widzę na nawigacji. Widzisz na nawigacji, tak. Okej. Okay. Thank you.
Powodzenia, poproszę machnięcie do kamery.